Cześć, ja jestem Anton i porozmawiamy dzisiaj o Kios or. Kios or to jeden z rzadszych surowców, jakie są dostępne w raid, i do tego jeden z cenniejszych. Dzięki niemu otrzymujemy drugą szansę na przedmiot z idealnymi statami Szanse, czyli w dalszym ciągu trzeba składać ofiary bóstwom RNG, żeby mieć nadzieję na sprzęt, który nazwiemy później God Piece. Zastanowimy się, jakie sety i jakie artefakty warte są przerolowania statów. Ale najpierw popatrzmy, gdzie zdobywamy kiosk OR. Tradycyjnym sposobem pozyskania tego surowca są turnieje i eventy. Oprócz tego czasem można kupić je w Clanshopie. Niestety nie w tym tygodniu, ale w poprzednim rozdaniu było do kupienia maksymalnie 5 sztuk sześciogwiazdkowej legendarnej Kios OR i jest to jeden z lepszych sposobów wydawania klanowego złota. Bardzo dobrym źródłem Kiosor jest Forge Pass, i to zarówno w wersji darmowej, jak i płatnej, choć oczywiście ci, którzy płacą, dostają znacznie więcej. Ale nawet na tej darmowej górnej ścieżce ilość Kiosor jest całkiem znacząca. Z kronikarskiego obowiązku powiem tylko, że kilka Kiosor znajdziecie w programie Plarium Points, ale nie będę tu komentował samego tego programu, zdanie na jego temat macie z pewnością wyrobione. Jednak głównym źródłem tego surowca jest najnowszy dodatek do RAID, czyli Kerst City Sintranos, gdzie znajdziemy go zarówno na poziomie normal, jak i na poziomie hard. Wszystkie rzadkości. Jest także jako nagrody tutaj na dole za zdobywanie świeczek. I to był bardzo dobry pomysł ze strony Plarium, ponieważ dotychczas dostępność tego kiosor była bardzo ograniczona, a dzięki Sintranos mamy do niego stały dostęp. I owszem, niektóre poziomy Sintra są bardzo trudne do pokonania, ale ponieważ rudę możemy znaleźć nawet na poziomie trudności Normal, w związku z tym każdy może mieć do niej dostęp, a progresując w grze będziecie w stanie pokonywać coraz więcej poziomów, również Hard. Kios Or są podzielone pod względem rzadkości, od epickich do mitycznych. Te ostatnie dodano do gry zresztą niedawno. Oraz pod względem ilości gwiazdek mogą być 5 lub gwiazdkowe. Wykorzystując ten surowiec trzymamy się zasady minimalizmu, czyli nie używamy rudy o wyższej rzadkości czy ilości gwiazdek niż jest to konieczne. Ja osobiście nigdy też nie używałem kios or na przedmiotach niebieskich. Ten surowiec jest zbyt cenny, żeby go tracić na przedmioty rare. No dobrze, wiemy, że jest to rzadki i bardzo cenny surowiec, wiemy, jak go zdobywać. I zastanówmy się teraz, kiedy warto go używać. Przede wszystkim musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, który z obszarów gry jest w tym momencie dla Was najważniejszy. Jeśli na przykład budujecie team na hydre i jest to Wasz obecny cel, to koncentrujecie się na przedmiotach, które posłużą tym właśnie czempionom. Jeśli walczycie o wysoką pozycję na arenie, wtedy koncentrujecie się na itemach pod PvP. Z mojego doświadczenia powiem Wam, że warto ustalać sobie takie cele i koncentrować się na nich, nie dając się rozproszyć. Ogólna zasada natomiast jest taka, że nie przerolowuję itemów z setów, które mogę zdobyć w łatwy sposób, czyli na przykład w dungeonach. Czyli wszystkie te standardowe sety, nawet jeśli są użyteczne, nie są dla mnie dobrym kandydatem na wykorzystywanie kiosk OR. Takim setem: na pewno jest set Relentless, który możemy zdobyć zajmując wysokie pozycje w turniejach no lub przy jakichś innych rzadkich okazjach. I właśnie jeśli koncentrujemy się w danym momencie na PVE, to set Relentless byłby tym, na którym nie wahałbym się używać Kios OR. Jest to bardzo dobry set, który daje nam szansę na dodatkową turę, co w wielu sytuacjach może przeważyć szale zwycięstwa na Waszą korzyść. Pomijam tu sety Cruel i Immortal, które są nagrodą w Clan Bosie. Ich stałe źródło sprawia, że w końcu traficie na dobry sprzęt, po prostu otrzymując codzienne nagrody. Nie są warte uwagi wszystkie sety Divine. Możemy się natomiast zastanawiać nad setami, które mamy w Forge. I tutaj też nie używałbym Kios OR na setach, które możemy farmić, nawet tak dobrych jak Perception. Zastanawiałbym się ewentualnie nad setem Lital. Jego wprawdzie też farmimy przy okazji rotacji Dark Fae w Doom Tower, ale jest to na tyle dobry set, że mógłbym rozważyć użycie na nim Kios Or. Jednak są inne, cenniejsze sety. Mam na myśli te sety, które są dostępne w Forge Pass. I to niezależnie, czy dostajecie surowce z darmowej wersji Forge Passa, czy z płatnej, gdzie dostajecie ich więcej. Są to rzadkie sety i ich wpływ na grę jest bardzo duży. Set Bolster na przykład jest świetnym setem na arenę, jest tam wszechobecny, co może wprawdzie się zmienić przez nowe duo, które zaczyna mieszać w mecie na arenie. Jednak Bolster jest zdecydowanie dobrym kandydatem na wykorzystanie w pierwszej kolejności na nim Kios Or, jeśli myślicie poważnie o PvP. Innym takim setem dostępnym tylko w Pass jest najnowszy dodatek, Czyli set Ratalos. Potężny set dla tych czempionów, którzy mają ataki EOI, jednak zdobycie dziewięciu fragmentów tego setu, czyli trzech akcesoriów, dodatkowo dla tej samej frakcji, z pewnością zajmie nam sporo czasu, chociaż są tacy szczęściarze, którym udało się to już przy pierwszym rozdaniu tego setu. Ja aktualnie całe moje Kios Or wykorzystuję do tego, żeby przerolowywać elementy tego właśnie setu. I ostatnim według mnie świetnym kandydatem na wykorzystanie kiosOR OR jest set Merciless, który zdobywamy właśnie w Sintranos. To również potężny set, zwłaszcza dla nukerów, których obrażenia bazują na ataku. A bonus, który dostaniemy po uzbieraniu 9 fragmentów tego sprzętu, jest nie do przecenienia. Czyli podsumowując, w pierwszej kolejności Kios OR wykorzystywałbym dla setów Relentless, Bolster. Ratalos i Merciles. Rozważałbym też set Lital, a tylko w ostateczności przerolowywałbym sprzęt z innych setów. Spośród tych setów, które wymieniłem, w pierwszej kolejności będę starał się przerolować itemy takie jak ten. Czyli takie, które mają triple albo quad roll na jednym ze statów. A niestety nie jest to stat, który mi się przyda na tym hełmie. Natomiast w przypadku, gdyby udało się to przerolować na przykład na crit damage albo crit rate, ten hełm zyskałby znacznie na wartości. I spróbujmy to zrobić. Tak jak mówiłem, jest to przedmiot epicki, więc wykorzystuję epicką rudę. Sprawdźmy, co z tego wyjdzie. I jest znacznie lepiej. Niestety straciłem speed tutaj, ale jest niewielka szansa, że pojawi się on jeszcze na czwartym stacie, kiedy podbiję ten przedmiot do levelu 16. Zresztą zróbmy to. Akurat mamy artefakt enhancement i wyjątkowo nie skorzystam z metody, którą opisuję Wam w tym filmie. Wydam na potrzeby tego filmu niepotrzebnie srebro, ale zarobiłem go całkiem sporo. Robiąc pająka w czasie CVC, więc zaszaleje. HP procentowe. No cóż, mogło być lepiej, natomiast ilość crit damage, która jest na tym hełmie, sprawia, że będzie on użyteczny. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeśli chcemy przerolować itemy z dolnego rzędu, czyli rękawice, klatę lub buty, to będziemy przerolowywać również główny stat. W związku z czym szansa na to, że otrzymamy GodPIS ze wszystkimi statami, jakie chcemy, jest znacznie mniejsza niż w przypadku górnego rzędu, gdzie ten stat górny jest zablokowany i zawsze taki sam. Tam rolujemy tylko substaty, te, które są na dole. I to przedmioty z górnego rzędu są również dla mnie priorytetem ze względu na wyższe prawdopodobieństwo uzyskania sukcesu. I zobaczmy jak będzie wyglądało przerolowanie tych rękawic, które jako główny stat mają HP procentowe. Samo w sobie HP procentowe nie jest złe, natomiast niekoniecznie w secie Ratalos. I tutaj całkiem dobrze wyszło. Mamy crit damage na głównym stacie. Niestety to co jest na dole sprawia, że te rękawice będą dla mnie bezużyteczne. Tak więc widzicie, dla itemów z dolnego rzędu mamy jedną dodatkową warstwę RNG która sprawia, że losujemy nie tylko dolne substaty, ale również główny stat, w związku z czym jest trudniej. I ostatnia moja uwaga dotyczy akcesoriów. Przede wszystkim do rerollowania akcesoriów wykorzystujemy dokładnie tego samego surowca co do artefaktów, i tutaj również warto próbować swojego szczęścia na itemach, które nie są łatwe do zdobycia, czyli właśnie na przykład na akcesoriach Bloodshield czy częściach setu Ratalos, Merciless. Tutaj również można się zastanowić nad Stone Skin i Protection, ponieważ ich dostępność ograniczona jest przez zwycięstwa w Hydra Clash. I to już wszystkie moje porady na sam koniec mam dla was niespodziankę, ponieważ jest sam rush, a ja mam możliwość otworzenia jednego Prism Shardu, to dla tych, którzy dotrwali do końca tego filmu. Otworzymy go właśnie teraz. Jeśli chodzi o legendy, które są tutaj do zdobycia, to ja akurat mam Kawalaxa. Aczkolwiek, jako faction Guardian, nie byłby taki zły. Zresztą, dwóch Kawalaxów akurat mogłoby być ciekawych, ponieważ tyle poisonów, które by wrzucili razem we dwóch za pomocą swojego pasywu, plus do tego jeszcze Poison Exploder, taki jak Dark Kale na przykład. Sprawiałyby, że fale padałyby jak muchy, także w zasadzie ucieszyłbym się z każdego z tych czempionów. Trzech pozostałych nie mam, więc również byłbym zadowolony. Jednak nie oszukujmy się, szansa na to, że wypadnie czempion legendarny, to tylko 7%. Otwórzmy, zobaczymy, co się uda. Nie otworzymy, muszę zrobić miejsce, zaraz do Was wrócę. Już jestem i otwieramy. 7%. Dumprist. Nie zahaczyliśmy o 7% szansę na legendę, natomiast sama Dumprist jest świetną czempionką. Ja ją akurat już mam, ale jej użyteczność jest niewątpliwa i to właśnie dzięki temu pasywowi znajduje się w wielu nawet endgameowych teamach. A na dzisiaj to już wszystko. Jeśli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie dać łapki w górę. Dzięki, cześć!